niezwykłe spotkanie w wodzisławskiej bibliotece. O swoich dalekich podróżach na dwóch kółkach opowiadał Paweł Pieczka, podróżnik z Godowa, który w minionym roku pokonał na rowerze ponad 6 tysięcy kilometrów w 64 dni. Najpierw samolotem w Almaty do Kazachstanu i potem właśnie tak jak tu widać na mapie, takie właśnie kółko po Azji Centralnej, czyli Kazachstan, Chiny, Tadżykistan, Kirgistan i Uzbekistan. Zamiłowanie do dalekich podróży u studenta Politechniki Śląskiej postępuje z każdym rokiem. Zaczęło się od krótkich wypadów do Europy. Zaczęło się tak powiedzmy 5 lat temu. Najpierw podróże po Europie właśnie, Polska, potem jakiś Nordkap, Alpy, Bałkany, z Portugalii do Polski wróciłem też na rowerze. No i teraz coraz dalej właśnie Syberia i tu kolejny step Azja Centralna. No i teraz to by tak wypadało, że Afryka albo Ameryka Południowa. Podczas spotkania w wodzisławskiej bibliotece podróżnik opowiadał o przygotowaniach do podróży w nieznane, a te trwają nawet kilka miesięcy. Na początek musi być plan, planujemy jakąś trasę, jest trasa, potem jakieś wizy ewentualne, szczepienia. Jak już mamy te dwie najważniejsze rzeczy, wtedy zostawiam się spakować, pakujemy się, no i po prostu lecimy. Przygotowania i wysiłek rekompensują niezwykłe przygody. Tych podczas ostatniej podróży nie brakowało. W Kazachstanie uciekał przed wściekłymi psami, a w Chinach pozował do zdjęć, bo jako wysoki człowiek był dla tubylców ciekawym zjawiskiem. Oj, ludzie bardzo gościnni, szczególnie właśnie w Kazachstanie, jak widzą takiego podróżnika właśnie z bagażami, to dla nich też to jest coś właśnie nowego, jakiś kontakt z kimś z Europy. No i raczej starałem się tak ostrożnie właśnie podróżować, nie pchać się w jakieś kłopoty, tarapaty i na szczęście poza jakimiś kilkoma pościgami przez psy właśnie to było wszystko i w zasadzie tak to w Chinach policja się dobrze opiekowała, także było spokojnie. W te rajze w nieznane podróżnik wybrał się ze swoją dziewczyną. Paweł Pieczka przekonuje, że taka podróż wiele uczy. No i na pewno planowania, organizacji, samodzielności, radzenia sobie w różnych sytuacjach, no bo wiadomo, jesteśmy sami, spotykamy nas różne sytuacje, poznajemy kulturę, uczymy się języka i na pewno otwiera nas to i uczy, no jest taka dobra nauka, po prostu całkiem inne spostrzeżenie na tą część świata, można powiedzieć. Młody podróżnik nie zamierza długo odpoczywać, w planie już ma kolejne wyprawy na rowerze.